Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Zapraszam was na kolejny meczyk w moim mundialu. Tym razem spotka się potęga Niemcy z Ganą. Dla Gany będzie to u nas pierwszy mecz, chociaż już grali w Realu z USA. U nas ten mecz jeszcze się nie odbył, mamy go zaległego, musimy go rozegrać. Teraz zagramy sobie meczyk między Niemcami a Ganą. Mamy boks, mamy jeszcze 45 saszetek, pierwszy 5 saszetek dało nam chociażby dubla w pierwszej saszetce, widzieliście co się działo, masakra, szok, fuks, nie wiem jak to opisać, no dobra, lecimy dalej, zaczynamy, Niemcy, Gana, 5 saszetek, zaczynamy od Falcao, Portugalia, Turcja z tyłu, przynajmniej tak to wygląda. I mamy tutaj zawodnika z Hiszpanii, to jest Jordi Alba. Mamy zawodnika z Algierii, mamy zawodnika z Włoch, mamy Pereira z Portugalii. Gana. Czy to gra Gana, czy nie gra Gana? Tak, gra Gana i Gana strzela Niemcom pierwszego gola, a Full strzela tego, tą bramkę. I zobaczcie, co się dzieje. I idą za ciosem w ciągu pierwszej minuty, w pierwszej saszetce strzelają kolejną bramkę. Gejan, chyba tak, nie wiem, 2-0 dla Gany z Niemcami, będzie się działo, będzie zabawnie, będzie fajnie, zobaczymy jak to będzie. Saszetka numer 2, karty Star Player się oczywiście liczą, nie liczą się tylko świeciaki poza herbami logo, które dają nam podwójną ilość bramek. A i tutaj szybka odpowiedź Niemiec, Mats Hummels staje na wysokości zadania i pokonuje bramkarza Gany 2-1, mimo wszystko Niemcy cały czas przegrywają, mamy teraz Belga, mamy Hulka z Brazylii, mamy Koreę, Rjong, mamy Strinicza z Chorwacji i mamy eksperta Alonso na ekspercie z Hiszpanii. A co Hiszpania zrobiła? Spakowała się. Nie, muszą zagrać jeszcze jeden meczek. Ha, zobaczymy jak się będzie działo. Saszetka numer 3. I mamy Filipa Lama. 2-2 Niemcy. Niemcy doprowadzają do remisu. Wow, idziemy na rekord na razie. Tyle bramek w jednym meczu. Szok. Jones z Anglii. Mamy tutaj Holendra na bramce. Mamy Abate z Włoch. I trafiamy Game Changera. Wow, piękna karta. Eden Hazard z Belgii. Super karta, rary tasik. Przykryjemy tutaj na razie dublika Neymara. I jeszcze Utility. Dobra, saszetka numer. Fajny box na razie, co? Lecimy kupić więcej. Tak. Dobra, saszetka numer 4. Na razie remisik w meczu między Niemcami a Ganą. Zobaczymy, co będzie dalej. Kamerun. Ekwador, mamy Honduras, Ekwador zaległy, musimy go rozegrać jak najszybciej, Japonia, wow, Honduras, znowu Meksyk i na koniec mamy Endo z Japonii na fansie. Ostatnia saszetka, czy będzie remis 2-2, czy któraś z drużyn przechyli szale zwycięstwa na swoją korzyść, nie wiem, nie powiem, zaraz się okaże. Już teraz oczywiście zapraszam was na mecz między Nigerią a Bośnią i Hercegowiną, nagrałbym go od razu, ale niestety karta się kończy, będę musiał wszystko wykasować i polecimy na nowo. Higuain z Argentyny, Kolumbia, Szwajcaria, Francja i na koniec Varela z Portugalii, ale daj coś do popicia, ale mi się język plącze. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Trafiliśmy sobie Edena Hazarda na karcie Game Changer, bardzo fajna karteczka, bardzo fajny strzelik. Co jeszcze? No Niemcy, potęga zremisowała z Ganą. 2-2 zapisujemy to tutaj w naszym kajeciku. Przypominam, że Niemcy jeszcze nie wygrały u nas, ponieważ od Portugalii dostali klapsa w postaci 1-0. Także u nas ten mundial zupełnie inaczej może się potoczyć niż w Realu. Już teraz zapraszam was na meczyk Nigeria, Bośnia i Hercegowina. Postaram się go wrzucić jak najszybciej, jeszcze w nocy. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć!